Ruszajmy na miejsce katastrofy. Już! Cześć, tu Dalmar, kanał 3 Akapity. Witam w kolejnym dniu, w którym mam szansę zaprezentować grę Battlefield Bad Company 2. W kolejnym dniu, w którym trwa moja również nierówna walka z przeziębieniem, za co przepraszam najmocniej. Woli w przypomnieniach. Idziemy z ekipą dzielnych. Tak można powiedzieć. Idziemy, to jest ekipa wielkich sław, między innymi Czarek, Pazura, ja. Nie wiem kto tam jeszcze, ale ci goście też są na pewno z listy top 10 polskich celebrytów. A właśnie macie okazję zobaczyć. Serwer danych. Słuchaj, nie jestem ludzką pochodnią, nie mogę go teraz dotknąć. Ma pewnie 1000 stopni. Jest odporny na promieniowanie, więc... I przyszliśmy sobie zgodnie z postępem fabularnym właśnie na miejsce... Powstrzymać ich! Właśnie na miejsce katastrofy pewnego satelity, do którego to crash testu się też trochę przyczyniliśmy. Dobra. Gdzie jest tym RPG? Granatnik na dachu! Za późno. O. Zrobię pewnie błąd. Także jak się do przodu trochę podejdzie, to jest po prostu... Ktoś jeszcze nie rozbudzony jestem, jak to zawsze przed kawą. Masakra. Po lewej, powstrzymać ich! Tu. Granatnik na dachu! Nie pozwólcie im trafić w satelitę! Jak na razie nie pozwoliłem. Gdzie z tym granatem? Myślałem, że Ruscy się skoncentrują na to, żeby nas załatwić, a nie na tym, żeby on tam upuścił fajną pukawkę. Ja pierdzielę, jaki to jest. Żołnierze z prawej, zajmijcie się nimi! Podnieś. Aj. Co ja wyprawiam do cholery? Znowu ta durna mgła się włączyła, że gdzie widać. Gdzie jest tym granatem? Ja ci tu dam. Jakiś
Coś się dzieje do diabła. A, o tym. Dobrze. Chyba sobie usiądę. Wygląda na to, że wszystko w porządku. No, może poza pogodą. Miejmy to za spół. Pogoda faktycznie jest, tak powiem. Dubani, nic nie widać. Łyczek kawy. Coś mi nie idzie. Trzeba przerzucić się chyba na jakąś... na jakąś grę. Mniej taką wymagającą refleksu. Lepiej zawołajmy sierżanta. Zaraz wrócę. Tylko mnie nie zaraz, sierżant. Przepraszam najmocniej. Chyba się zgubili. Marlon, słuchaj! Wrzuciłem flary, żeby oświetlić drogę. Może pomogą. Marlon, tu dowódca Bravo 2, zgłoś się. Gdzie jesteś? Szukamy Haggarda. Flynn nie odpowiada. Jeśli mnie słyszysz, rozejrzyj się za jakąś kryjówką. Szukają nas dużo. Przeczesują całą pieprzoną górę. Musisz się ogrzać i szybko przemieścić do kolejnej kryjówki. Na zewnątrz długo nie pociągniesz. Trzymaj się. Faktycznie. Gdzie tu się można schować? Tu? Czemu te drzwi są zamknięte? Chyba zaraz zamarznę. Jasna cholera, tu jest jakiś wiatrołap. Czy to mnie ochroni przed zimnem? Raczej pewnie nie. A jednak. No to lecimy dalej. Tego jeszcze nie grali. Marlon, słuchaj! Wrzuciłem flary, żeby oświetlić drogę. Może pomogą. Marlon, tu dowódca Bravo 2, zgłoś się. Gdzie jesteś? Szukamy Haggarda. Flynn nie odpowiada. Jeśli mnie słyszysz, rozejrzyj się za jakąś kryjówką. Szukają nas Ruscy. Przeczesują całą pieprzoną górę. Musisz się ogrzać i szybko przemieścić do kolejnej kryjówki. Aha. Zewnątrz długo nie pociągniesz. Trzymaj się. W ten sposób to działa, że trzeba chodzić po drabinkach. No dobra. Tam mam iść. Zobaczmy, czy ten ładunek tu jeszcze jest. Ja cię miałem zastrzelić, a nie tu mnie. Zdaje się, że trzeba znaleźć drabinkę od tej chatki i to w szybkim tempie. Z tyłu. Jest, chyba będzie fail.
jest dziura. Uf. Chyba się udało. No. Takie klasyczne rosyjskie domki, nie? Każdy identycznie umeblowany. Dobra. No wychodź. Kurde jakiś. Noż. Co ja mam z tym zrobić teraz? Tamtym przedłem, tu mam iść. Gazem, gazem. Panienka z okienka trafiona. Dobra, na szczęście safe. Już się bałem, że zaraz wysiądę tu kopyta i będzie po zawodach. Też na szczęście już chyba koniec całego zamieszania. Wrócimy do ogniska. Zabijemy tego drugiego trepa. Ogrzanie. Biegniemy. No właśnie, właśnie. Nadal szukamy Amerykańców. Zachowajcie czujność. Psia mać. O, w końcu normalne drzwi. Fuck. Żyję. Ja bo nie mam czasu na ciebie. Streszczaj się. Dobra. Cool. Znowu ktoś otwarte drzwi zostawił. Przez okno wieje. Którędy dalej? Czemu drzwiami nie można wchodzić z jaszka? Co to było? Są drzwi. Chłopaki przyszli się przywitać. Jeszcze lecą jakieś granaty. Ja ci dam, no przecież ciebie trafiłem. Te gry głupieją, jak się z biodra strzela po prostu. Wszystko musi być przycelowane. O, jaki słodki. Oj, to chyba mój kolega. Nie wiem zresztą. Nie odzywał się.
Nie podał hasła. Królicza łapka na szczęście. Okej. Okay. No. Gdzie drabina od tej chaty? Ja cię, jaki będzie fail. Nie strzelaj do mnie, krecie, bo już zamarzam. Spadać, nie interesujecie mnie. Otwórz drzwi. Jaki fuks. Krew napłynęła mi do oczu. Co tu jest wesołego, że oni tak to jakoś oznaczyli? Aha, już wiem. Biegnij, 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 biegnij. Puk, puk. Tak się prościej wchodzi. Przeładujmy. Wytrych. Okej. Okay. Zima sobie poszła. Ja ci dam. A, sami otworzyli. Jak to miłe z ich strony. Ale już. Na szczęście ślepy kret się trafił. Nie będzie niespodzianek. Dobrze. Jest okej. Witaj z powrotem, synu marnotrawny! Trzymaj się! Nie ma znaczenia, czy ta kampania się trzyma kupy, czy nie trzyma. Dialogi nadrabiają. To jest broń skalarna. Cudejko, prawda? To niemożliwe. Nigdy nie słyszałeś o operacji Aurora? Słyszałem, ale nawet jeśli udałoby się wytworzyć pole skalarne, to w troposferze rozpętałaby się potężna burza magnetyczna. Zaraz. A po polsku? Broń skalarna emituje niezwykle silne impulsy elektromagnetyczne. No i odpalają ją w odpowiednim miejscu. Wysiada sieć energetyczna w Stanach. Nasz wspaniały kraj popada w anarchię, co skłania Rosjan do złożenia nam wizyty. Koniec, kropka. Więc lepiej znajdźmy tego gościa. To Arkady Kirylenko. Cholera. Koleś tego wtedy nie odstrzeliłeś? Jest związany z tym projektem? Ojej, przepraszam. Albo wyruszamy, albo on... Muszę omówić to z Braidwoodem. Nie. Zamiast nas pośle paru przygłupów z sił specjalnych z jakimiś pedalskimi kardiomonitorami przy spluwach.
Jakie nawiązanie słodkie do Call of Duty. Mam 44 lata. Troje nieślubnych machorów na głowie i karierę, która zmierza do nikąd. To miała być moja ostatnia misja do kurwy nędzy. Po prostu już nie mogę. Nie dam rady. A kto uratuje Stany? A później co? Jajco! Znaczy, wchodzisz w to. To, że Kirlenko żyje, to moja wina. Sweet? Niech pomyślę. Tak. Haggard? Kurde. Ustatkować się jeszcze nie zamierzam. Więc odpowiedź jest całkiem prosta. Wchodzę w to. Dobra, robimy tak. Jedyny sposób, żeby dorwać Kirylenkę, to podłączyć się do operujących w rejonie amerykańskich oddziałów pancernych. No. Co by to, tak powiem, jakieś małe podsumowanie mi się w głowie rodzi. Ta gra jest po prostu... Wiecie co, ja się przy niej bawię lepiej niż przy Battlefieldzie trzecim, czy... z tych wszystkich ostatnich... A moment, bo będzie pogadanka. ...stawionych przyjaciół poczekały na nas amerykańskie czołgi. Dawno nie mieliśmy żadnego wsparcia, więc czuliśmy się jak w Boże Narodzenie. Tylko prezentem był rosyjski pułkownik. Prawda jest taka, że miewałem już gorsze święta. Brawo 2, tylna straż odbiór. Słucham cię, tylna straż. Ostatnia zdana pozycja Kirylenki do jakiejś osiedla, albo nawet obóz w pobliżu parku wiatrowych w Talinej. Nie bierzcie go żywcem, ale procedurę znacie. Róbcie co konieczne. Rozumiem. Brawo 2 bez odbioru. Niedźwiedź 3, zmieniamy trasę. Witajcie w czerwonej strefie. O wiele bardziej podoba mi się takie przedstawienie scenariusza i gry, czyli Max Fan. Takie traktowanie wojny na wesoło jest dużo bardziej przyjemne i o to w sumie chyba chodzi przecież w grach, nie? Nie będę się powtarzał. Przeładuj i ognia jeszcze raz troszkę wyżej. Tak jest. Wyżej. Pyk. Jak gra pozwala zaszalać, jest naprawdę całkiem słodkie. Podjedziemy troszkę do przodu. Na kogo wystrzelasz? Beczki, grzechnie skorzystać. Nawet jeśli kampania jest jakaś tam, te dialogi momentami w stylu, to gra jest taka 100% amerykańska, nie? Przemówienia, jeden niezdecydowany, zrobimy to razem, tak, hura! Czołgi, muzyka, facet z walkmanem na uszach, no. Że tak powiem, nic świeżego można powiedzieć, tak? Wszystko to z nami, co z tego? Jak jest tak po prostu... Fantastycznie. No zamarł go, co ja mam. Ucieka.
Ognia. Oba zniszczone, dobra robota, Brałowa, ruszamy. Dobra, to załatwia sprawę. To już ostatni kwadrat zabezpieczony. Jedziemy do wioski. Przyjąłem niedźwiedź jeden. Widzisz, tylko sama się obraca i strzela. To jest dopiero hit. Czyli trzeba być w ruchu. Oj. Wygląda na to, że mamy tu małą niespodziankę. Tam jakieś o dziesiątka latała. Dobrze. Tułami zajmiemy się może później. Ładnie padł. Zajmiemy się później. Ja tymczasem pozdrawiam z pokładu. Co to jest w ogóle? Abrams? Tak nie wygląda do końca jak Abrams. No, nie mogę załapać perspektywy, aż taki dobry. Nie jestem. Trochę może Challengera przypomina, brytyjskiego. Dobra, czyli pozdrowionka, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.